Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z WoW Rising. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze moi drodzy, jestem ci ja to wilcem. Tak jest, jestem wilcem, bo się upolowało wilca, tak jest. No i jeszcze kłusowniczka, łuczniczka też dostała po epetynie. Co nam to dało? Dało nam to garbarnie, tak jest. Przecież wytworzyłem sobie skórę. Moi drodzy, odpowiednią skórę, której potrzebowałem do czego? Ano do tego, żeby sobie ulepszyć pancerz. Znaczy ulepszyć, właściwie to wytworzyć. Moi drodzy, ja potrzebuję do tego czego? Szorstkiej nici. Na szczęście szorstką nić to my posiadamy i ona jest w krawiectwie. Tak jest, szorstka nić dropi nam z ludzi. Po prostu, ze skrzyneczek, tak jest, w obozowisku tych moich kolegów, którzy są tutaj niedaleko. Bandytów, ale można ją później też wytworzyć na krośnie. Dobra, ulepszymy sobie zestaw. Stworzymy sobie zestaw, moi drodzy, nocnego łowcy. Ta jest. To będzie dobre. Aha, to czekaj, to ja muszę tak, czy ja to mogę jakoś. Nie. Muszę to podmieniać ręcznie. Dobra, ty idziesz tu. Gacioszki idą tu. Czekaj, rękawiczki hyc i butki hyc. No i proszę bardzo, to sobie zostawimy. Jak w końcu okiełznam jakiś sługów, moi drodzy. Właśnie, odmieńmy się może. Czekaj, odmienić się. O, proszę bardzo. Który ja to mam? 27 poziom. O, i właśnie, i mam krew robotnika. To jest, robotnik na 68%. Bardzo właśnie przydatny przy pozyskiwaniu wszelakich surowców. Ma od 10 do 30% większą wydajność pozyskiwania zasobów. Czyli jak widzę, jest napełniony, no tak, w 2/3, czyli to pewnie będzie coś koło 20%. Większe uszkodzenia zadawane obiektom zasobów oraz większa szybkość galopu wierzchowca. No, też fajna opcja. A co tu jeszcze jest właśnie na 4 poziomie? 3% szansy na natychmiastowe zniszczenie skupiska zasobów i wywołanie przyspieszenia. O proszę. I na 5 wzmocnienie wszystkich powyższych efektów o 25%. O, i to by było fajne, gdybym znalazł takiego, proszę ja was, kogo? Robotnika, tak. Gdybym znalazł takiego robotnika, moi drodzy, na 100%, zamknął sobie go w klateczce, no, to byłby bardzo fajny gość, który by mi się przydał właśnie do zbierania zasobów. Tak jest, ale to pewnie w przyszłości. Dobra, miedzi mi raczej nie zabraknie. Miedzi mi nie zabraknie, na razie sztabek miedzi i tak nie mam do czego wykorzystać. I ja muszę co? Właśnie, bo kurczę, jak upolowałem łuczniczkę, no to oczywiście odblokował mi się lodowy nietoperz. Też pocisk, tak jak to się nazywało, jak? To się nazywało cienisty piorun. Cienisty piorun co prawda jest mocniejszy, ale tutaj mamy efekt wyziębienia. Trafienie wyziębionego przeciwnika zamraża go na 4 sekundy. Nie jest źle. To się zawsze może przydać, zwłaszcza gdy nie będę się mógł specjalnie zbliżyć do przeciwników. Ale dobrze, wszystko fajnie, wszystko pięknie. Mnie by było trzeba co? Mnie by było trzeba zacząć polować dalej, tak jest. My mamy do ubicia Erola Miażdżyciela i Rufusa Brygadzistę. Wschód bardzo daleko, północny wschód, no to tak czy siak te same kierunki. A zacznijmy sobie od Erola. Co on nam da? Chaos, punkt czaru, schowek na materiały kamienne i szlachetne. Że co? Że duża skrzynia? Okej, dobra, zobaczymy. I miedziana pochodnia i palenisko, a ten jegomość kusza. O, kusza to by nie było złe. I stół do pracy z drewnem. O tak, to byśmy chcieli. To byśmy chcieli coś takiego. Krew, punkt czaru. O, świetnie, dobra. Ja myślę, że Rufus pójdzie jako pierwszy. Ach, właśnie, kurczę, bo ja się tak szlajałem tutaj po lesie, poskakałem sobie po tych wszystkich portalach, co by mieć właśnie już do nich dostęp, ale tu jest miłe miejsce, kamieniołom miedzi. Obozowisko bandytów sobie odwiedziłem, bo mówiliście mi, żebym wpadł do kupca, żebym u kupca wykupił osełki. Ja myślę, ja jestem skąpy wampir, ja sobie to ogarnę. No i oczywiście bandyci dostali po ryłach. No i proszę bardzo, i ma coś takiego. I kurczę, właśnie, tam był wóz zaprzężony w woła. Ja rozbiłem ten wóz, wóz gdzieś tam uciekł w cholerę, rozbiłem ten wóz. Ten wóz można było przeszukać i uzyskałem coś takiego, moi drodzy. Modyfikacje czarów.
to też zostało wprowadzone po którejś aktualizacji, bo tego w pierwotnej wersji nie było, a wygląda to bardzo ciekawie. No, jeśli będę faktycznie mógł ulepszyć bardziej swoje zaklęcia, no to ja w ogóle nie pogardzę czymś takim. Dobrze, ja mam poziom 27. 100 z ciał nadal jest dla mnie przeciwnikiem high five. No, to okej, spoko. To z tobą nie będziemy rozmawiali. My, tak, ja bym tą krew robotniczą jednak zmienił na... O, wojownik na 83, stary. Ty to mi po prostu z nieba spadasz, chłopie. Żebym cię nie utłukł. O, proszę bardzo. Chodź, mój drogi. Ty się mnie przydasz. 83% wojownik. Panie, większa siła fizyczna. Takie rzeczy to my lubimy. O, jeszcze miedziana moneta. Dobra, co bym chciał? O, tu mamy zasoby. Tak, nie wiem, kto kogo tutaj ubił. Ale jakby nie będziemy się tym przejmować. Ja mogę sobie pomknąć do portalu. Pana, który się nazywa, którego śledzimy, Rufusa Brygadzistę, jest wschód bardzo daleko. No to my oczywiście na wschód sobie mykniemy tutaj. Obóz traperski. Ja kurczę nie pamiętam, gdzie ten gość siedział w ogóle. No ale zobaczymy. Gdzieś na pewno go znajdę. To nie będzie tak, że on się będzie mi tam gdzieś czaił. My się wybierzemy właśnie portalem na wschód i tam będziemy szukali owego jego mościa. Co do respawnu w ogóle surowców, to zauważyłem tak, że drzewa oczywiście odrastają, wszelkie kwiatki również odrastają. Nie wiem, jak to wygląda z pojawianiem się rud, na przykład miedzi, siarki, nie, i tym podobnych. Jak to w ogóle wygląda, ale wydaje mi się, że się losowo pojawiają. Nie wiem, może mi się po prostu wydaje. Ale staram się zapamiętać, przynajmniej na tej najbliższej okolicy swojego zamczyska. I na przykład czekajcie, teraz jest tylko i wyłącznie daleko. Gdzie ten chłop jest? Nie wiem, zobaczymy zaraz. Właśnie, mogę sobie kamerą obracać. Tak, dobrzeście mi to też przypomnieli o tym, bo to jest faktycznie bardzo pomaga w bieganiu i orientowaniu się po mapie. Bo powiem wam szczerze, że się strasznie, strasznie się gubiłem. Okrutnik na 68%. Fajnie, no wojownik lepszy mimo wszystko. No dobra, nastał sobie dzionek, ale to jakby mnie w ogóle tutaj nie kompletnie nie zraża. O, ty dostajesz ode mnie bułę na pysk. No i centralnie oczywiście musiałem wleźć w to, nie? Macie, o, zrobimy to tak. Wy chłopaki dostajecie tutaj małe, o, małe co nieco. Ciebie ciachniemy, stary. Tak, takie ubijanie, wykańczanie przeciwników właśnie tym pożywianiem, to jest całkiem dobra sprawa, tak jest, zwłaszcza tych tarczowników, bo oni są dość upierdliwi, muszę powiedzieć. Okrutnik na 68, a ty sobie tarczę włączył, ty chyba też włączysz zaraz tarczę. O, zrobimy tak, wy panowie tutaj jakby, sami rozumiecie, nie? Sami rozumiecie, o co chodzi. Hyc, o, i dostaniecie ode mnie jedną bułę, drugą bułę. Tu zrobimy ciebie, ciachniemy, stary. Widzisz, jak fajnie to idzie. No jak chcecie, to potraficie. A nawet mi... Uj, nie, nie... O, ty niedobry tarczowniku, ty. Żegnam pana. O, szorstka nić, właśnie. Ze zwykłych ludźków wypada sobie szorstka nić. I papier. Gdy ubiję właśnie nosicieli krwi V, będę mógł odblokować stanowisko do badań, a ja już znalazłem dwie książki, które powinienem wrzucić do tegoż właśnie stanowiska z jakimiś tam ozdobnymi obrazami, coś, to są jakieś duperele ogólnie dekoracyjne, no ale mimo wszystko fajnie. Wiecie co? Właśnie, jeszcze jedna ważna sprawa, bo ja obudowałem ładnie dookoła sobie ścianami, wszystko, nie, w tym moim zamczysku, ale nie przykryło się to dachem. Tak więc wydaje mi się, że to chyba były kamienne ściany. Moi drodzy, to chyba były kamienne ściany. Czekaj, Rufus Brygadzista jest w pobliżu. Czy on jest w obozie traperów? Za chwilę nastąpi tak zwana noc, którą bardzo lubimy. Ja sobie tutaj będę przemykał po cichutku w cieniu, ale nie, czekaj. Przecież w tym obozowisku chodzi... No właśnie, Kayla Lodowa Łuczniczka. To przecież to nie ja i nie tego szukam. Halo, kierowniku złoty. Dawaj pieseła. Jako wilk zrobimy robotę taką, że hyc i hyc. O, tak sobie będziemy skakać tutaj, proszę bardzo. I my szukamy kierownika. Gdzież kierownik się... A nie, dobra, to są szemrani handlarze. Dzień dobry bardzo, witam serdecznie, ale to nie o was mi chłopaki chodzi. Znaczy ja u was byłem, tak? No przecież, że tak. Fajnie.
Ale nie, my szukamy w pobliżu Rufus Brygadzista. Ale czy Rufus Brygadzista był takim po prostu sobie chodzącym przeciwnikiem? Bo kurczę, nie pamiętam. Wydawało mi się, że on był w jakimś obozowisku. Niemalże jestem pewien tego, że on był w jakimś obozowisku. Czekaj, gdzieś w tamtym kierunku. O, to są panowie szkieletowie, ale tym nie jestem w ogóle zainteresowany. Tobą, chłopie, też. Albo to było tu, w tej... A, chyba tak. Co my tu mamy? Obóz drwali. A, no przecież, że tak. Oczywista oczywistość, że tak. Dobra, mamy noc, więc można będzie troszeczkę tutaj zaszaleć. Tylko... U, robotnik na 89. Fajnie, kusisz, stary, ale nie. Ale nie, dziękuję. Deska. O, zawsze lubię deski. Czekaj, dobra. Dzień dobry, zrobimy to tak. Tu macie piesa. O, ciebie wykończymy, stary, najszybciej jak się da. O, ty dostaniesz ode mnie tak. Ty dostaniesz ode mnie tak, proszę bardzo. O, pies niech robi to. Pies dostanie w bułę. Pan Trapper. No, dziękuję bardzo panu. Temu panu już podziękujemy za współpracę. Dobrze, co my tu mamy? Ten chłop sobie chodził... No właśnie, ty byłeś chytrusie jeden... Kurde, pamiętam, gościu, ja cię pamiętam. Ty i twoja cholerna kusza. Tak jest. Jak ja to robiłem? Ja chyba lurowałem część tych ziomków tutaj, żeby oni mi nie przeszkadzali za bardzo. Ja to mogę oczywiście zrobić tak, bo Rufus się chyba nie ogarnie, jak ja mu tutaj pozbędę się tej ekipy. No już, panie. Idź pan. Idź pan spać. Dziękuję. Dobra, ciebie mamy z głowy, bo ja tutaj będę musiał trochę będzie uciekania. Trochę będzie mimo wszystko uciekania. Chodź tu, gościu. A, jednak mnie zobaczył. Dobra. Niech będzie, stary. Dobra. Czekaj, co ty strzelałeś, stary? Ty miałeś coś takiego. Ty chyba też miałeś jakąś... jakąś taką właśnie... siatkę traperską albo coś w tym stylu. O właśnie, tak mi się też wydawało, ziomek, że ty coś takiego potrafiłeś. O, masz tu takie coś ode mnie. To ci się nie udało, mój drogi. Teraz próbuj tak. O, o, to mi się nie udało, niestety. Ale dobra, tym dostaniesz bułę. Co? A, ty jakiś fumfli będziesz wzywał. A, roboli. Tak jest, no wiesz co, stary. Zwykłych, biednych drwali, nie? Jak możesz. A, jednak żeś mnie złapał. Dobra, teraz zostanę w łeb, ale spoko. To ogarniemy. No okej. Okay. Dobra, może być i tak. Pamiętam, kurczę, stary, za pierwszym razem to ty faktycznie byłeś, chłopie, wyzwaniem, nie? Co? O, kule zdrowia, jak miło. No, i cyk. Tam możesz, stary, strzelaj w widmo. A, dobra, nie to nie. O, też się udało. Nawet mogę się uleczyć, proszę bardzo. Żeby nie było tak smutno. A, było coś takiego, ziomuś, było. Co będzie teraz? O, atak z wysoka. Nie. Ale nie ten przycisk, panie Jaworski. No, hrabiowi wampirzowi tak nie przystało w ogóle coś takiego. A, uciekłeś, a ty szczwana bestyjo. Dobra, nie będzie tak łatwo z tobą, ale widzę, że już jakby kończy się impreza. I cyk, dziękuję. I dawaj swoją krew, stary. Pan brygadzista kończy swoją zmianę, moi drodzy. Tak jest, on kończy swoją zmianę. I teraz będę mógł wytworzyć kuszę. Właśnie, kurczę, nie pamiętam, co fajnego było w tej kuszy. Stanowisko do badań, super, zbuduj stanowisko do badań i użyj go, no oczywiście, że go użyję, ale najpierw się przykleję do tej tutaj skrzyneczki. Nie myślcie sobie, że jej nie widziałem. Pokonano nowego nosiciela krwi, oczywiście, już sobie klikam. Proste meble, spoko, miło. Stół do pracy z drewnem. Do wytwarzania przedmiotów. Aha, to chyba do wytwarzania tego. No nie wiem. Może tak być. Dobrze. Panie Erolu, stary, ciebie też oczywiście. Ty jesteś daleko, czyli ty tak właściwie to jesteś, stary, gdzieś niedaleko. Gdzie ty tutaj byłeś? Chyba, wiesz co, miło będzie, myślę, cię wytropić, stary.
I jak już tu jestem w okolicy, to też ci naklepać, wiesz? Bo to by było trzeba zrobić. Właśnie nie pamiętam, kurczę. Otwieramy. Nie pamiętam, czy w tej księdze właśnie krwi. O, fajnie, kurczę. Zimno zamieci śnieżnej. Modyfikacja czarów. Lodowy wybuch zwiększa obrażenia zadawane wychłodzonym i zamrożonym celom o 33%. No, gdybym używał takiego zaklęcia, to na pewno byłoby pomocne. Dawaj mnie to tutaj. Dobrze, czekaj, bo co mnie tutaj mówicie, że co ja dostałem fajnego? Ach, że co, że mogę sobie tutaj. Właśnie nie wiem. Czekaj, co to było? Krwawa furia. Ulecz pobliskich sojuszników za 65% swojej mocy czarów i otrzymaj słabnące. Z czasem przyspieszenie zwiększające szybkość ruchu o 10% i szybkość ataku o 25% przez 4 sekundy wywołuje wyssanie pobliskich wrogów. Odblokuj, no dobrze. Jak już mamy takie czary, jak możemy odblokować, no to kim ja bym był, żebym tego nie zrobił? Dobra, my musimy iść, czekaj, w tą stronę właśnie, na pewno w tą stronę, tym bardziej, że mamy tutaj skrzyneczkę, a Jaworski lubi skrzyneczki. Weź wszystko, a też sobie to zniszczymy, bo dlaczego by nie? Tu jest jakaś fajna ekipa. Tu by to można było zrobić tak. Zrobimy tak, odpalimy sobie. Nie mogę jeszcze. A dlaczego? No ja chciałem miecz stary. Właśnie, kołowrotek, ale mi się to bardzo podoba na tym mieczu. I cyk, dobra, ciebie nie ma. Materiał też do czegoś tam był potrzebny. Chociaż do ubijania takich pajaców jak wy lepsza jest jednak włócznia. Mimo wszystko. No, esencja też się przyda, nie? Jezu, co znalazłem? Wzmocniony kościany topór. Żegnam. Ty stary, wiesz, jakby sam jestem w stanie sobie to wytworzyć, więc nie dziękuję. Dobrze, wilcu. Mój wilcu. O, tym bardziej, że dzień się zbliża. My idziemy w tamtą stronę. Jest w pobliżu, czyli oni obydwaj, jeden z drugim, są bardzo blisko siebie. Dzień dobry, panowie wilcowie. Witam serdecznie, moi fumfle. Gdzie ty, chłopie, byłeś? Gdzie ja cię powinienem szukać, stary? Bo wydaje mi się, że ty byłeś w kopalni. Czy ja jedę teraz? To jest dobry. Nie. Zły kierunek. My jedziemy w tamtą stronę. Czy tutaj jest wejście? Nie. To też nie jest jakaś kopalnia, to jest po prostu obozowisko. Tak? Tu jest zapomniane cmentarzysko. Siema, chłopy. Jakby miło was widzieć, ale nie dzisiaj. Obóz bandytów. No spoko, no wiadomo, lubimy obozy bandytów. To są bardzo fajne miejsca, w których zawsze coś można sobie dropnąć. O, pan traper. Pan traper dostanie ode mnie nietoperza i trochę krwi. O, dziękuję. O, czyste serce. Dobrze. Czyste serca w wyciskarce pomagają w czym? Można pozyskać tą większą esencję. Nie pamiętam, do czego te większe esencje były, ale pamiętam, że były potrzebne. Zdecydowanie były potrzebne. Nadal nie wiem, czekaj. Blisko. Kurde, on jest blisko. Czyli gdzie? Chwila, moment. Kurde, wafel. Erol Miażdżyciel. Stary, czy ty nie byłeś jakimś zombie czy coś takiego? Jakimś właśnie bydlakiem na tym cmentarzu? Tu się schowiemy bardzo ładnie. Jeszcze kamyczki mamy. Świetnie, lubimy takie rzeczy. Dzień dobry. Macie tutaj. Dobrze, tarcza, stary, wiem, rozumiem, szanuję to. Stary, jak najbardziej. Kurde, nie zauważyłem, ale wydawało mi się, że miał sporo. Ale się zablokowałem jeszcze. Masz, stary. Że on miał jakąś dobrą krew, ten, co go ubiłem. Dobra, temu dziękujemy za współpracę. Czy tu jest jakaś skrzyneczka dla hrabiego? Przepraszam bardzo. Nie, nie ma? No, szkoda. No to po prostu zrobię wam tu bajzel. Co wy na to? O. Dobra, teraz jesteśmy w cieniu. Zaraz nastąpi piękna noc. Tylko gdzie ty stary byłeś? Kim był Erol Miażdżyciel? Nie, na cmentarzysku wydaje mi się, że był jakiś właśnie nekromanta. Tego jestem niemalże pewien. Kim był Erol Miażdżyciel? Oj, ale się zblokowałem. Uj, oj, 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 płonie dupsko. Nie lubimy płonącego dupska. Dobra, wyleczymy się nieco. Dobra, muszę uważać na stan krwi, żeby mnie nie zabrakło. Tak, i oczywiście stworzyłem sobie szkodniczą maść. Tak, co prawda dwie sztuki, bo na szkodniczą maść trzeba szkodniki. A ja oczywiście wszystkie szczury przerobiłem na esencję, prawdaż?
40%, 5%. Dobra, wy jakby chłopaki nie jesteście w moim krążku zainteresowania. Gdzie jest pan Errol, stary? Jesteś blisko, chłopie. Gdzie ty jesteś? Ty mi powiedz. Tu jest jakieś coś. Nie, nie tędy droga, mój drogi. No kopalnia, tak? Dobrze mi się wydaje. Kopalnia miedzi bandytów i ten chłop siedział sobie tam chyba na dole w tej kopalni. Ty masz 10%. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dzień dobry, panowie. Czy jesteście tutaj po coś, czy... No w sumie jesteście po coś, żeby mi dać trochę surowców. 6%, 3%, nic ciekawego w tej kopalni. Co można fajnego znaleźć w kopalni? Sztabki miedzi. O, też spoko. I hit, stary. O, to możesz atakować. Proszę cię bardzo. Panie ninju. Ty jesteś, chłopie, wojownikiem na 6%. Masz, o. Masz cel swego ataku, mój drogi. I temu panu dziękujemy. Dobra. To i schodzimy. Tak, to już kojarzę temat. To chłop siedzi sobie tam gdzieś w kopalni na dole. Tak, tam byli w ogóle robole. Czy tu był jakiś... Czekaj. Coś łaziło chyba po tej kopalni. Albo mi się wydaje. Coś takiego potężniejszego. Nie, kurczę, to nie była ta kopalnia. To jest w ogóle inny temat. Nie ta kopalnia. Teraz kojarzę, to już jest późniejszy etap. Jest kopalnia pełna w ogóle nieumarłych. A ci nieumarli to jest tu w ogóle tłusty temat. Oj, dawaj, stary, łotryk na 92%. Pewnie, żebym chciał. Trochę mnie oklepujecie, co prawda, w tym czasie. Ale takie życie. Trzeba się poświęcić czasem. O, dziękuję. Water. Kurde, wafel, ale fajnie. Czekaj, bym się chyba musiał tutaj nieco podleczyć. Tak, mogę, podleczę się tym. Jakie ataki miał Errol? Errol, on miał jakieś uderzenia w ziemię, jakieś chyba rozdarcia, takie rzeczy. No, z tego co pamiętam, to tak. Dobra, i to się szło tędy, tak, tu byli robole. I jego tam w ogóle ochraniali robole, z tego co pamiętam. No i cyk, dobra. Tkaniny na pewno się przydadzą. Tu coś na fioletowo. Tak, tu były jakieś roślinki. Pamiętam, były roślinki, oczywiście, że były. Były jakieś roślinki, to je też będzie trzeba pozbierać. Masz, stary, to. Znajdziesz ode mnie to. O, i zniknęło się panu. Dobrze, no takie życie. Masz, chłopie, nie krępuj się. A temu panu dziękujemy. Dobra. Co tam znalazłem? Znowu za badziewiak. Nie, dziękuję. Co tu mamy? Trąbka piekielna, dawaj. Trąbkę sobie zbierzemy, ale bardziej interesowały mnie te kwiatki. Halucynek. Okej. I skrzyneczka, oj tak. Skrzyneczki to jest zdecydowanie to, co Jaworski lubi. Miło byłoby szarpnąć nieco z nasion o tych roślin, bo już sobie kilka nawet posadziłem. Chyba dwie krwawe róże i cztery lilie żałobne. Ja pamiętam, że one później do alchemii są zdecydowanie bardzo potrzebne. Także dobrze... O, Errol Miażdżyciel, dobrze kojarzyłem, stary, że to ty tutaj jesteś, masz. No ja wiem, stary, ja wiem. Czekaj, bo tu się muszę chłopaków nieco pozbyć. Nie, mój drogi, tak się nie będziemy bawić. A właściwie macie, chłopy, ode mnie, żeby nie było. Ty już chyba, z tego co pamiętam, to już nikogo nie przyzywałeś, nie? Errol, ty w ogóle byłeś chyba prostym bossem. Bo ty robiłeś, no właśnie, ty robiłeś jakieś takie śmieszne rozdarcia i takie rzeczy. Czekaj, no chcesz nietoperza? Masz, stary, nietoperza, czemu by nie? O, no i fajno. A nie, jednak sobie przyzywa swoich roboli. No proszę bardzo, no. Wydawało mi się, że jednak nie, a jednak tak. Proszę cię bardzo, tego nie trafimy. To może ty dostaniesz bułę na pysk. O, ciebie trochę podziabam. Teraz robimy tak. I proszę bardzo, bardzo ładny atak po plecach. Ty idziesz spać. O, nawet kule z niego wypadły. Miło, dziękuję bardzo.
zbieramy. Kurczę, jak ja sobie przypomnę, przy mojej pierwszej rozgrywce, jak ja się z tym chłopem tutaj męczyłem, no tragedia, ja wam powiem, nie? To było dobre. To było naprawdę dobre, stary. Dawaj kulkę zdrowia. Ach, widzisz, bo stary, tobie nie mogę przerwać ataków. Ty nie jesteś byle noobem, żebym ci był w stanie przerwać. O, ciebie się pozbędziemy. No ładne, ładne. Nie powiem, ale atak bardzo ładny. On mi daje chyba punkt zaklęć chaosu, nie? Dobra. Chodź, mistrzu kolorowy. I chyba będzie już tyle w temacie. No i proszę bardzo. Jerol Miażdżyciel został również zmiażdżony. Tak jest. On ma fajrant, ten chłop. Musi sobie odpocząć. I hit. No i fajno. O, feel stronger. No to ja się bardzo cieszę, stary. Pokaż mi to. Punkty czarów można wykorzystać do odblokowania nowych umiejętności za pomocą księgi czarów. No okej, spoko. Duża skrzynia, bardzo fajnie. Mały schowek na materiały, mały schowek na kamienie szlachetne. Duża skrzynia. Tak, duża skrzynia mnie bardzo interesuje. Zdecydowanie. Dobrze, waszą trójeczkę tutaj mamy, spoko. Porównywalny, czyli mamy Graysona Zbrojmistrza, który wiem gdzie jest, i Gorswina Niszczyciela. On jest południowy wschód. Daleko, okej. W sumie jestem na... Nie, jestem bardziej na północnym wschodzie. Chyba. Północny zachód blisko. Grayson Zbrojmistrz. Tak, na pewno jesteś stary blisko. Bo Grayson Zbrojmistrz jest w zbrojowni bandytów. Tak jest, bo tam też również można uszarpnąć sobie osełki. Ja sobie chciał... O właśnie, czekaj stary. Przecież ja to mogę sprawdzić. Ty mi stary dasz wytwarzanie osełek w piecu. Manekina treningowego. Nie pamiętam, czy to była tylko po prostu kukiełka. Kolekcja półek do przechowywania. Tak, one ładnie wyglądają, te półki. Bardzo ładnie się komponują. Podłogę warsztatu oraz iluzja. Punkt czaru, okej. A Gorswine, stary. Przywołuj szkielety i gule. To brzmi ciekawie. Grobowy pył w kruszarce. Pierścienie. O tak, tak, stary. Ty mi mogłeś właśnie pierścień podarować, żebym go mógł wytwarzać. Grób. Zasadź kwiaty na grobie, by przywołać różnych nieumarłych. Zabij ich, aby pozyskać szczątki. To jest fajna rzecz. I dekoracje cmentarne. Siła nieczysta, punkty czarów. Dobrze. Wyżej mamy już tutaj Lidię, uczniczkę chaosu, którą spotkałem. Clive, podpalacz. Czekaj, ten to jest dość chory, kurde, boss. No, on fest wypalał. I Nibbles, gnijący szczur. Nibblesa, gnijącego szczura, to ja mogę go przyzwać u siebie, nie? No i dobra, tu już mamy temat rybak Finn na 32. No wymagający, no trochę bym się musiał poskikać, ale tak domyślam się, że raczej nie byłoby to jakieś cholernie wielkie wyzwanie. Pozbierajmy sobie jeszcze właśnie, bo tu przecież skrzynki muszą być, jasne, jak najbardziej. Rudy miedzi, pewnie, że zbieramy rudę miedzi. Co tu masz fajnego? O, rybę, stary, pewnie, dawaj rybę. Bierzemy rybę. Trąbka, sztabki miedzi. O, ściura nawet znalazłem. Kurde, wafel, panie. Czy ja mogę sobie wytworzyć teraz? Mogę, proszę bardzo, poproszę. Przedmiot wytworzony. Wspaniale, mamy już 4. Szczur w beczce. O, jest szczurek, sienano. Aha, ja coś zebrałem. Zarodniki trąbki piekielnej. Ty, kurde, ja to chcę. Tak jest, bo ja bym sobie to w domciu posadził. Co my tam mamy za badziew? Włókna roślinne? Nie potrzebujemy. Ja to chcę. Tu mamy szorstką nić, to bierzemy. Co tutaj leży? Sztabki miedzi. Kamienie, glina. O, jeszcze jedna skrzyneczka. Weź wszystko. No, włókien jakoś niekoniecznie potrzebujemy. Trąbka piekielna. Ale ty, panie szczur, wiesz co, stary? Ty też byś poszedł ze mną, wiesz? Ości bym zostawił. Czekaj, co mogę wywalić? Co tu jest? O, przecież. Żegnam drewno. Chodź, szczur. Szczur idzie ze mną i włókno roślinne, które wywaliłem, potrzebuję, żeby to wytworzyć. Ile to było tego włókna? Czekaj, no to zróbmy to tak. Ja wiem, stary, ja wiem. Zrób to dla mnie, mój drogi. Okej. I hyc. I teraz nam się... O, no i fajno.
Dobra, czy tutaj była jeszcze jakaś Uber skrzynka? Ja panie, ty patrz, jeszcze mi krwawy księżyc tutaj wjechał. Czy stąd się jakoś inaczej wychodziło z tego miejsca? O proszę, a tego nie, to nie kojarzę akurat, że była taka opcja. O, i tu nawet jest złowisko. Krwawy księżyc, wzmocnienie efektów twojej grupy krwi o 20% i zwiększa szybkość ruchu o 10%. O, ja ciekawe, bo się tak zastanawiałem, co robi krwawy księżyc. Ja wiedziałem, że on coś wzmacnia, tylko w ogóle nie mogłem sobie przypomnieć co. Czy ja byłbym w stanie jeszcze utłuc dzisiaj może kogoś... Gorswina, czekaj, ty jesteś daleko na... A ty jesteś blisko, Grayson. Tylko do Graysona to ja bym się musiał wtłuc do zbrojowni. Gdzie ty byłeś, stary? Południowy wschód daleko. A śledź krew, dawaj, stary, bo ja chcę pierścień, ja chcę szkielety przyzywać. Jestem... A, widzisz, stary. Dobra, my biegniemy tu. Do portalu i my sobie mykniemy... jeszcze raz, ty jesteś gdzie? Południowy wschód, czyli gdzieś w tym miejscu drepczesz? No okej. Okay. Jezu, głupi. Tu! Południowy wschód, Jaworski. Tak, grunt to ogarniać kierunki świata, tak, to jest bardzo ważne. To na pewno pomaga. A odblokowane portale tym bardziej. Tak, już się nie mogę doczekać, jak będę mógł sobie postawić teleport we własnym cudownym zameczku. I później będę sobie mógł jeszcze postawić kilka zameczków po całej mapie i uzupełnić właśnie sieć teleportacyjną. Tak, to cieszy. To bardzo cieszy. Czekaj, stary, jak on jest na południe? Nie wiem, spróbujmy z tego miejsca. O, to jest wschód, to myślę, że tutaj go gdzieś ogarniemy. No chyba, że on faktycznie chodzi sobie tam niżej. Teraz jest daleko. Spróbujmy. Spróbujmy z tego tutaj podstawowego portalu. Czy to też będzie jakby wyszło właściwie na jedno. Czekaj, tego się pozbędziemy. Wio ziomek. To biegusiem. Nie, w pobliżu, proszę bardzo. Czyli nie był jednak jakoś... Nie jest jakoś super daleko. On sobie tutaj gdzieś pewnie łazi. Z tymi swoimi szkieletami. Tu jest pan łoś. Gdzie ty jesteś, stary? Ja wiem, że ty tutaj gdzieś wędrujesz sobie, cwaniaku, po tej krainie. Chytrusie. Ja cię chyba ostatnim razem też pamiętam, gdzieś właśnie tutaj w drodze spotkałem. To tylko tak, walki właśnie w lesie mają o tyle problem, że można się nadźgnąć na jakiś zwierzyniec. I to bywa problematyczne, chociaż czasem pomocne, nie? Bo zależy, z której strony nadchodzą przeciwnicy, to równie dobrze oni mogą się zetrzeć po prostu z tym czymś. Opancerzony szkielet. Chodź, szkielet, zaraz zostaniesz ode mnie stary w łeb. Tylko na szkielety, z tego co pamiętam, lepsza chyba była maczuga. Ja bym tu na przykład wykonał taki atak. Co wy na to? Die for you? No pewnie będą chcieli umrzeć dla ciebie, ale... I to też im się uda, zasadniczo. Czekaj, bo muszę uważać, żebym się teraz nie... Czekaj, pana szkieleta się pozbędziemy, dziękuję. Ty tutaj mnie tu strasznie czarujesz, stary. No dobrze, jesteś czarujący z ciebie facet, fakt. Muszę to przyznać. Czekaj, jeszcze jak będzie trafił, to byłoby przyjemnie, ale chyba jednak ty... Nie wiem, czy ty jesteś stworzeniem, stary? A, chyba tak, bo widzę, że jakieś... lepsze obrażenia wchodzą. O, uciekło się! Tak się chcesz bawić, stary. Czekaj, bo ja muszę tak... Po pierwsze, to ja muszę zacząć uważać na twoje ataki. Chociaż głupie jak głupie, ale mimo wszystko... Ty za chwilę powinieneś upuścić kulę zdrowia. Chociaż i tak nie jest źle. Ach, no tak, bo ja mam przecież pełny plecaczek już. Nie udało się, cholipka. Aha, atakowałeś mój cień. Stary, to bardzo, bardzo miło z twojej strony, że byłeś takim fajnym gościem. Czekaj, teraz się... O, to dziękuję. Teraz chyba się odpalisz, no właśnie, z takim fest atakiem. To sobie damy tam, tu uważamy, oczywiście. O, i ty możesz dostawać teraz, stary, ode mnie buły. Oj, i się musiałem zablokować, cholera jasna.
Ale proszę bardzo, czego mamy kulę zdrowia? To jest bardzo pomocne. Czekaj, bo tu widzę, dobra, tam są łucznicy. I czy ten chłop, właśnie, czy oni go zlurują? Chyba niekoniecznie. Chyba jednak ja mam na niego większe agro z tego co widzę. Czekaj, potem się znowu tutaj odpala. Okej. No nie, no dobra, widzę, że się pozbył tego łucznika. Ale dobrze. Cyk. Nie trafione? Zróbmy tak, o. Co ty na to, jak ci wymasuje plecy, stary włócznią. Czekaj, właśnie, ty chyba jeszcze odpalisz jakiegoś skilla, co nie, ziom? Ty masz takiego jakiegoś ostatecznego skilla chaosu i w ogóle? Mój drogi? No właśnie, chyba teraz. No nie jest źle, bym powiedział. Masz nietoperza. O, i po chłopie, no i fajno. Dawaj krew. Stary, ja chcę przyzywać szkielety. Ja chcę pierścień nowy. I cmentarne ozdoby, właśnie. Kurde, wafel, cmentarne ozdoby, to jest fajna rzecz. No i fajnie. Co myśmy od ciebie dostali? No właśnie, grób. O, to ważne. Dekoracje cmentarne, super. Skromne latające świece, mroczna brama do ogrodu, mroczne ogrodzenie ogrodowe. No właśnie, ja sobie coś takiego zrobię. Szkielet ghoul. Tak, bo mogę ich przywołać właśnie tutaj. To o to chodziło. No i dobrze, pan Gorswine, czyli świnia hardkoru, została utłuczona. Dobra. Surowy szafry. O nie, surowy szafry idzie ze mną, stary. Deski mogę poświęcić, bo to jest nieistotny zasób. Tu mamy drewno, drewno, drewno. Czy nie, drewna też nie zmieścimy. Sadzonka dębu? Czy ja chcę sadzonkę dębu, moi drodzy? Czy ja chcę sadzonkę dębu? O, 4 skóry możemy poświęcić. Zabierzemy sobie. Ja bym sobie taki dąb chciał postawić przy domciu. Dobrze, kolejny bosiu został uklepany. No, 27 poziom, czyli to jest tak, no porównywalny. Wymagającymi dla mnie teraz będą Lidia, Łuczniczka Chaosu, Clive Podpalacz oraz Nibbles. No właśnie, Nibblesa też bym powinien w domu przywołać. I tym się prawdopodobnie też będzie trzeba zająć. Czekaj, ja stawę w cieniu może. Gdzie my jesteśmy? Tu mnie poniosło. Tu mnie poniosło. No to wypadałoby się jednak już do domciu. Rzucimy się z powrotem do tego portalu. Jako pieseł. Koń by mi się też przydał. Tylko nie pamiętam w którym momencie. A nie, chwila, moment. Kurde, ty. No przecież ja konia chyba mogę zdobyć, nie? Ja bym musiał tutaj, bo tu się zaczynają kraina Dunley. I tutaj był jakieś kunie z tego co pamiętam. I tu chyba nawet był dość blisko teleport. I to jest dobry pomysł. Kurde. Pewnie, nawrotka. Jedziemy. Wio pieseł. Da, galopem, chłopie. No idziemy. No przecież. No oczywista oczywistość. Bo się. Kurczę, nie wiem dlaczego mi się ubzdurało, że tego kunia się przyzywało jakiegoś tam mrocznego tego rumaka czy coś w tym stylu. A to przecież był. O, dawaj papier. Nie to chciałem. Ja myślałem, że właśnie kojarzyłem, że jakiegoś mrocznego rumaka się przyzywało. A to nie było to. Przecież rumaka to ja sobie mogę zdobyć. Chociaż nie wiem, czy później nie było jakiegoś motywu właśnie z jakimś takim mrocznym rumakiem albo coś takiego. Kurczę, nie pamiętam. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby takowy się właśnie pojawił w dodatku, bo tym bardziej widzę, że sporo rzeczy się pozmieniało, zwłaszcza te kamienie wzmacniające zaklęcia. To jest dobry motyw, to mi się bardzo podoba. O, czekaj, my idziemy gdzie? My idziemy do portalu. Odkryto obszar, ukryte cmentarzysko. A co to niby oznacza? No chyba niewiele, no bo poza tym, że tutaj łażą szkielety, którymi jestem kompletnie niezainteresowany, do tego portalu bym pomknął, moi drodzy. I tu gdzieś, naprawdę gdzieś tu chyba było jakieś taki wzgórek albo coś w tym stylu. Jakiś taki pagórek, coś takiego. Na którym właśnie był portal. Tam chyba nawet wilkołaki łaziły. Chyba nawet boss wilkołacki był, z tego co pamiętam. Był tam taki ziomek. O, srebrny jakiś. Nie pamiętam jak on się nazywał, ale był taki. Tam w ogóle, kurczę, w krainie Dunley tam sporo fajnych bossów było.
Tam też łażą bossowie tak, no, wyższego kalibru w ogóle. Się przechadzają. W ogóle jakby nie pasujący do tematu, nie? Do danej krainy. Tutaj byli wojownicy, tam byli wojownicy, kłusownicy, sienano. Z wami tu jakby nie mam kosy, chłopaki, wiecie? Nie chce mi się z wami rozmawiać. A, widzisz, panie złoty, hyc i hyc. O, proszę bardzo. Nawet żeśmy achievaska zdobyli. I tutaj właśnie chyba była blisko farma. Tu była blisko farma, tak, jak dobrze pamiętam, i tam był pan kuń. Chyba sobie załatwimy takiego pana kunia, tylko najpierw sobie odblokuję portal. O, tak jest, dzień dobry. Tak, to lubimy, odkryto obszar, świetnie. I tutaj, no oczywiście, że jest pan kuń. Jakby mogło być inaczej? Czekaj, no to czekaj. Zmieńmy się, czy ja pana kunia mogę buchnąć w taki normalny sposób? No i pan wierzchowiec jest już mój. Dziękuję bardzo. Ja, panie koniu. Jedziemy. Jak pan kuń jedzie szybciej? Na... Czekaj. Aha, nie. Tu był galop. No jest galop. Oczywiście, że tak. Czy ten chłop dalej za mną idzie? Nie, chłop sobie poszedł. Świetnie. Czy się mogę teleportować z kuniem? Mam nadzieję, że tak. No, jest pan wierzchowiec. Co my tutaj mamy? Zejdź z wierzchowca i galopuj. No to galopujemy, oczywiście galopę. Czekaj, bo popieprzyłem w ogóle kierunki. Wiadomo. A czekaj, bo do domciu byłoby... Tak, do domciu byłoby w tym kierunku. Co mnie czeka? No na pewno sobie muszę zrobić jakiś ładny cmentarny ogród. Postawić w nim groby. Poprzyzywać jakieś... W sumie nawet nie wiem, czy potrzebuję przyzywać jakichś nieumarłych. Bo kości mam na razie wystarczająco dość. A widzicie, tak jak mówiłem... Ja otoczyłem ładnie tutaj dookoła, wszędzie są ściany, tu są drzwi, a jednak nie nastąpiło przykrycie tego dachem, tak jak żeście mi pisali w komentarzach. Więc wydaje mi się, że to chyba były kamienne, kurcze konstrukcje, ściany, jak mogę to później ulepszyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo coś mi po prostu umyka, też tak jak najbardziej może być. Mamy dekoracje, tu mamy ściany, tutaj się jakby nic nie zmieniło. O właśnie, to jest fajne, panie. Mały schowek na kamienie szlachetne. Do 28 przedmiotów. Małe skrzyneczki mają pojemności do 14. Duże skrzynie mają do 21. Okej. Okay. No nie, no to ja sobie na pewno zrobię mały schowek na szlachetne kamienie i mały schowek na materiały, tak, bo widzę, że ma... O, widzisz, to jest fajne, 28 slotów. To ja bardzo chętnie to przytulę. No i postawię sobie, oczywiście, że sobie postawię jak najbardziej stanowisko badawcze, ponieważ właśnie mówiłem, te książki zdobyłem. Czekaj, złazimy z kunia. Karmienie koni. Możesz nakarmić konia przedmiotem z ekwipunku, jeżeli znajdujesz się blisko niego. A co, głodny koń? Nie, na razie nie jesteś głodny, koniu. Wiedza. O właśnie, widziałem, mam książkę wytworne obrazy oraz wazony i rośliny. Tak, jakbym chciał, to mam. To będę miał. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy. Oczywiście w tym odcineczku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze. No jaki subeczek też byłby mile widziany. Także tyle. Trzymajcie się i do zobaczyska.